pierwszego bana mieliśmy już okazję zobaczyć, był to Maverick. Ciekaw jestem, czy w tej chwili, w związku z tym, że banowanie nie doszło do końca, mamy nowe banowanie. Pytanie, czy Maverick znowu stanie ponownie zbanowany i teraz? Tak jest, smoki. Przepraszam, tym razem to Apache są pomarańczowi, więc Apache pozbywają się Mavericka. Tego operatora już nie zobaczymy w drugim meczu. Drugiego spotkania, także jest to ostatni mecz na dzisiaj. Smoki kontra Apache. Apache 1-0 póki co. Montania również zbanowany. Nie zobaczymy też echo. I ostatni operator z obrony. Lesio. Mamy pełną czwórkę zbanowanych operatorów. I przystępujemy do pierwszej rundy drugiej mapy Apache kontra Smoki. W związku z tym, iż Apache pierwszą mapę zaczynali po stronie ataku, w tym meczu będą zaczynać od obrony, a to Smoki postarają się wedrzeć na side i podłożyć defuser. Zobaczymy, czy im się to uda. Do tego zadania wybierają Jackala. Bardzo ciekawa postać, która pozwala ganiać, wypatrywać, inaczej, śledzić obrońców, również dla osób, które nie miały okazji spotkać się z tym operatorem, bo nie znają do końca Rainbow Sixa. Jackal, jego specjalna umiejętność pozwala wypatrywać tropy obrońców. W momencie, kiedy obrońca przebiegał przez dane pomieszczenie, Jackal może wypatrzyć jego ślady, zeskanować je i zobaczyć, gdzie dany operator w danej chwili się znajduje. Także bardzo mocna postać, która pozwala tropić roamerów, czyli tych operatorów, których zadaniem jest biegać po mapie i atakować drużynę nacierającą od boków, od tyłu, generalnie zaskakiwać. Taki roamer, będąc wyśledzony przez Jackala, jest dość łatwym celem do zlikwidowania przez Jackala i jego zespół. Zobaczymy, czy uda się wykorzystać tą postać właśnie do tego celu. Jako pierwszy site mamy apartament. Zobaczmy pełne wzmocnienie od sali VIP-a. Obrońcy zamykają się na sajcie w pełną piątkę, także obrona zupełnie na krótko. Cały czas jeszcze patrzę tutaj, jak rozstawiają się ci obrońcy, ponieważ jestem bardzo ciekaw, czy faktycznie wszyscy decydują się na to, żeby w pełną piątkę bronić dosłownie na króciutko od sajtu. Drużyna atakująca, tudzież Smoki. Pytanie, czy się zorientowali? Jeszcze pewnie nie, ale chyba nie będą tracić czasu na szukanie ewentualnych roamerów po mapie i będą przeprowadzać atak bezpośrednio z balkonu. Może być to dość trudne, ponieważ pomieszczenia są ciasne, wejście jest jedno. Można zaskoczyć przeciwnika od łazienki i tu też chyba zadanie Lunty jest takie, aby z tej pozycji, z której leży, przez otwory wykonane w tej ścianie, likwidować operatorów wchodzących przez te drzwi. To właśnie ma zrobić Lunta. Bułczan co prawda zdradził pozycję Lunty. No to pytanie, czy będą mieli sobie z tym poradzić. Zobaczymy. Już mamy Thatchera w środku. Zobaczmy salon dla VIP-ów. Również Jackal. Na ślepo trzyma przez dym. I tutaj musimy postawić na Gontka. To i on jest najważniejszą postacią tutaj, ponieważ to on musi przepalić ścianę. Tą czerwoną ścianę, którą przed sobą widzimy, ponieważ niemożliwe raczej będzie wejście tylko od drzwi. Wiwerna obrywa po nogach.
Cały czas Wiwerna nie może spuścić z oka korytarza. Thatcher zneutralizował w tej chwili kamerę Maestro, także bardzo ładne zachowanie. Termite przepala sobie otwór, który widzi dosłownie cały site. Właśnie to niepotrzebnie jest zrobienie operatora leżącego. Tomsik, bardzo ładnie rzucony dym, wykorzystany w pełni ten operator. Jackala mamy na daleko. Julius już próbuje podejść, ale jeszcze nie wie gdzie się znajdują obrońcy. Cały czas udało w końcu się zlikwidować tą kamerę Maestro. Zobaczmy, w ogóle nie biegali po sajcie, tylko 10 sekund do końca. Gdzie ten czas upłynął? Muszą wszyscy wchodzić. Doskonale wiedzą tę brejcy. Wchodzi Bułczan, wchodzi Sirius, Guciek jedynie odpowiada na Iwana. Musi go pilnować, co Wiwerna robi? Czemu Wiwerna nie pilnował swojego kolegi podkładającego bombę? Czemu Wiwerna nie patrzył? Ajajajajaj, nieporozumienie. Wiwerna powinien patrzeć na wprost przed siebie i nie dać Maestro zlikwidować Thatchera podkładającego bombę. Mogło, bardzo dobrze to wróżyło, poradzili sobie z wejściem. Ładne zachowanie, jeżeli chodzi o kamerę Maestro. Likwidacja, znaczy wyłączenie kamery poprzez użycie Thatchera, przepalenie ściany, dobry widok, pilnowanie korytarza. No ale niestety błąd, jeszcze raz błąd Wiwerny w tym przypadku. Troszeczkę się nie spodziewałem, że drużyna Apache postanowi w pełną piątkę bronić sajta na krótko. Jest to zawsze dość uciążliwe w momencie kiedy drużyna atakująca używałaby granatów dymnych, fleszy czy granatów wybuchowych. No mogłoby być krucho, jeżeli chodzi o obrońców. No ale ostatecznie to jednak obrońcy pogrywają rundę i jako kolejny sajt mamy kuchnię. Czy tym razem będą bronić na krótko, czy zdecydują się na postawienie jednego zawodników, chociażby jednego zawodników w pink barze, ewentualnie blue barze. No i jak zabezpieczą się przed próbą ataku na główne drzwi? Pamiętajmy, nie mamy montani, także nie możemy tutaj za bardzo forsować i podkładać bomby na przy użyciu smoka. Oczywiście można to zrobić każdym operatorem, ale montania się tutaj nadaje, no ale jest zbanowany, więc podejrzewam, że atak nastąpi od strony raczej baru, gdzie w tej chwili znajduje się Just Arbus. Bułczan ponownie na Jackalu. Wszyscy zawodnicy smoków zajmują pozycję na dachu. Nie wiem, czy Iwan do końca wie, czy to jest jego dron, czy drużyny przeciwnej. Nie wiem, zastanawia się, czy do niego strzelać, czy też nie. Być może chociaż, albo być może ogląda widoki. W każdym razie cała drużyna atakująca zajęła pozycję na dachu i pytanie, jak stąd chcą dokonać ataku na kuchnię. Nastąpiło wejście, już zajęta pozycja wewnątrz budynku na palarni. Jeszcze tylko się sobie dostać, zająć schody i będziemy pod kuchnią. Ale do tego jeszcze daleka droga, trzeba pilnować pleców. Bułczan oddala się od swojego zespołu, pilnując korytarza, z którego ewentualnie może nadejść jakieś wsparcie. Patrzy, w tej chwili używa swojego wykrywacza śladów, nie znajduje nic. Także mamy bezpieczne plecy. Godek chce przepalić. Czy ja słyszałem zniszczenie? Dość ciekawa sytuacja, że używa swoich ładunków wybuchowych do tego, aby zniszczyć podłogę. Bułczan, mamy Bułczana, który wypaczył luntę, proszę państwa. Bułczan likwiduje luntę, Gazarbus odpowiada, likwiduje Siriusa i dalej mamy wyrównaną walkę czterech operatorów brujących czterech w ataku. Bułczan się rozpędza. Czyżby restart komputera w czasie przerwy Bułczanowi był?
mocna wymiana ognia. Iwan bardzo bity, ledwie zipie. Aż ban jest schowany. Zlikwidował faktycznie Iwana, który już faktycznie ledwo sapał, zostaje ten Godek i Bułczan. Wie, Godek wiedział o pozycji Gućka, stąd też bardzo łatwo mógł go zlikwidować. Mira troszeczkę niepotrzebnie wstawał, niepotrzebnie zaczął wstawać, słyszał Mirę, przecież on ją słyszał, mógł wycelować i chwileczkę zaczekać. Mógł chwileczkę zaczekać, zostaje nam tylko Bułczan, ale niestety Arbus likwiduje i kolejny, drugi punkt ląduje po stronie obrońców, po stronie Apaczów. Pytanie, czy i tym razem zawodnicy drużyny atakującej zdecydują się podchodzić razem z jednego punktu i atak ponownie będzie przechodził od dachu. Tutaj obrońcy muszą bardzo uważać, ponieważ te kąty, które można zająć, zajmując pozycję na dachu, no naprawdę są niebezpieczne i czasami wydaje się nam, że jesteśmy bezpieczni, a tymczasem taka hibana jest w stanie nam ostrzelić kolano. Cały czas nie rozumiem tylko, dlaczego zawodnicy atakujący tyle czasu tracą. Aha, tutaj chyba zadaniem Bułczana jest w ostatniej chwili wskoczyć i zaskoczyć swoich przeciwników od pleców, aczkolwiek to jest site po drugiej stronie budynku, więc bardzo daleko będzie miał od momentu, kiedy będzie chciał wskoczyć przez hecha do łazienki, bardzo daleko ma na dobiegnięcie do site'a, także musi być bardzo czujny w tej chwili. Godek będzie próbował oślepić swoich przeciwników, zobaczmy jak przypilnowują się do próby wejścia kolejni zawodnicy, tudzież Serius, Wiverna i Iwan. Flash. Na wszystko wchodzi chyba na bardzo ładne wejście. Szkoda troszeczkę, że nie udało się tego wejścia do przeciwników. Lunta odpowiada ogniem. Przygotowani, ależ zasmokowani jeszcze w plecy przy próbie ucieczki. No, bardzo ładnie, pieczowicie przygotowana akcja do tego, żeby wejść, ale niestety obrońcy idealnie przygotowani na to, żeby ten atak odeprzeć. Szybkie wejście, szybkie fragi. Kolejny punkt dla Apaczów.
Nie do końca, szczerze powiedziawszy, rozumiem, kiedy ta aż czekająca na dachu przy tym hatchu, do którego była podłożony ładunek wybuchowy, miała tam wskoczyć, a nawet kiedy wskoczyła, została natychmiastowo wyeliminowana. Nie mogliśmy tego zobaczyć, przez kogo plan dość pieczołowicie ewidentnie był przygotowany, ale no, obrońcy stają na wysokości zadania i nie pozwalają wejść smokom do budynku. Ponownie bronimy sali wideo na pierwszym piętrze. I teraz pytanie, czy ponownie drużyna Apache zdecyduje się na to, żeby bronić tego sajta na krótko, czy jednak wypuści się troszeczkę dalej i nie pozwoli wejść smokom do środka, tak jak to miało miejsce przed chwilą. Znowu mamy pełną piątkę zamkniętą na miejscu. Troszeczkę mnie to dziwi, szczerze powiedziawszy. No, nie jest powiedziane, że to jest zła taktyka, aczkolwiek no, lepsi gracze bez problemu by sobie tutaj poradzili granatami i innymi gadżetami, aby do takiego pomieszczenia wejść. A dziwi mnie to tylko troszeczkę z tego względu, że no, sądząc po mocnej grze i bardzo pieczołowicie przygotowanych taktykach, które mieliśmy okazję widzieć na poprzedniej mapie, nic nie wskazywało na to, żeby zawodnicy Apache decydowali się na tego typu obronę. Bardziej liczyłem tutaj na jakieś spawn piki. Ponownie bardzo dużo czasu straconego przez drużynę atakującą. To już jest ponad minuta, minuta 10 sekund, a zawodnicy cały czas krążą gdzieś po tym dachu, schodzą na parter. Gdyby od razu zaczęli tu od tej strony basenu, już dawno mogliby być w środku. Tymczasem połowa meczu, połowa rundy już opływa, a oni nawet jeszcze nie wjechali dronem tak naprawdę do środka. Jedynie Sirius na taczerze dopiero sprawdza korytarze. Iwan jeszcze robi fikołki na linię, ale już chyba wszyscy są w środku. Tak jest, wszyscy w środku. Minuta 15 do końca. Można przeprowadzać próbę ataku. Jest i kamera. Cały czas niezmiernie ucieka. Tutaj czas jest wrogiem drużyny atakującej. Troszeczkę szkoda tutaj, że Bułczan nie był w stanie trafić tego zawodnika w głowę. W tej chwili zlikwidowana taczerem kamerka i w tej chwili właśnie już powinien podkładać tą bombę. Przepraszam, nie tą bombę, tylko tą łatę. Aby przepalać, proszę, tą ścianę. Nie ma czasu do stracenia. 33 sekundy, ale jeszcze czwórka prosto pod nogi, gotka, lunta, piękna czwórka rzucona w tej chwili, ależ niefartownie tutaj Iwan w plecy trafia Valkyria, otrzepuje łuski z siebie i przeżywa ten atak, ledwie tracąc życie, i zostaje nam już tylko Thatcher, który finalnie zostaje zlikwidowany przez Tomsika. Jak widzimy po stronie smogów, bardzo dobre przygotowanie do akcji, pomijając stracony czas na to, żeby
robić fikołki na dachu, na linach, wygibasy. Pomijając ten stracony czas, no przygotowują się do wejścia, ale niestety już sama faza wejścia jest no niefortunna i niedopracowana. Wygląda to troszeczkę tak, jakby no wymyślali taktykę na poczekaniu. Niestety panowie, nie wystarczy, to nie wystarczy. Apache idealnie przygotowani do tego, żeby stawić czoła, co zresztą widzimy na załączonym obrazku. Pierwsza mapa 6-0. I tutaj też niewiele brakuje, żeby powtórzyć ten wynik, ponieważ mamy w tej chwili już 0-4, piąta runda i przypomnijmy Apache w obronie. W obronie ponownie kuchnia, raczej nie przewiduje ataku od frontowych drzwi, ze względu na to, że nie mamy montani i nie wydaje mi się, żeby zawodnicy smoków byli gotowi na to, aby właśnie tędy się dostać. Dlatego zostaje im jedynie główne wejście od recepcji, bądź też atak oczywiście od baru. No będzie to trudne, zwłaszcza że Apache już się zabarykadowują. Jest Mira, Lunta wzmacnia ściany, znaczy zagłusza ściany, tak aby nie można było ich wysadzić i zrobić sobie prześwitu. Dwie Miry tutaj bany bardzo bardzo hojny, jeżeli chodzi o rozstawianie tych Mir, ale zobaczmy co tutaj się dzieje. Oczywiście rozwalił sobie jedną Mirę, żeby mieć prześwit na wprost tutaj na tą ścianę i żeby się nie wychylać przez te drzwi, skąd ponieważ stąd mógłby zostać ostrzelany. Także bardzo bezpieczne zachowanie i bardzo ładne zagranie ze strony Banego. Na razie ciężko przewidzieć, skąd miałoby dojść do ataku. Z każdej strony próbują. Troszeczkę mnie dziwi na... No, Iwan grając Blackbeardem z karabinem MK17 bez kolimatora. Troszeczkę zastanawiające. Wiwerna nie jeszcze do końca nie wie, na jakie niebezpieczeństwo się naraża i w tej chwili Mira będzie wychylać. Tak jest, Wiwerna obrywa. Ten Godek też już ma ciepło, musi uważać. Bany znowu pilnuje cały czas ta Mira. Nieszczęsna Mira jest no przekleństwem, jeżeli chodzi o wejście od tej strony. Iwanowi udaje się zlikwidować arbuza, który znajdował się, jak zakładam, w pink barze. Tak, dokładnie, znajdował się w pink barze, tudzież został pink bar zajęty przez Blackbearda Iwana. I Seriusa. Troszeczkę chłopaki zapominają o kamerkach. Wzmocniona ściana, nie ma możliwości rozwalenia tej ściany. Trzeba stracić czas na to, żeby rozwalić tę ścianę ręcznie. Nie ma już czasu. Została, uwaga. Usłyszał, w odpowiedniej chwili usłyszał, wycofał, ale Lunta gotowy, przygotowany na to, co tam zastał. I już tylko Bucza na daleko, 33 sekundy do końca. Iwan co prawda na blisko odpowiedział ogniem na lunetę i trafił go, proszę Państwa. Tutaj chyba luneta troszeczkę połakomił się na fraga, wychodząc na zewnątrz, całkiem niepotrzebnie wychylał się na zewnątrz. Mógł spokojnie czekać, szyba już zniszczona. No i kolejny raz Bany, kolejny raz Mira. No i Guciek likwiduje Bułczana próbującego wskoczyć przez okno do kuchni. Jeszcze telemarkiem zakończone, no bardzo za tego telemarka Bułczan zostaje MVP dzisiejszego meczu.
No i mamy, piąta runda za nami. 5-0 dla Apaczów. No i zamiana stron. Czy to jest ten moment, w którym Apacze pokażą nam, jak należy przeprowadzić atak? I zakończą ten mecz kolejny raz wynikiem 6-0. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, na pewno drużyny, które mają gdzieś tam wysoki poziom z tych poprzednich meczy, mówię tutaj zwłaszcza o Pyrach i Watasze, no mają kolejnego przeciwnika, którego się mogą obawiać, i szczerze powiedziawszy, na chwilę obecną nie potrafiłbym powiedzieć, która z tych drużyn, stając ze sobą w szrankach, miałaby przewagę, ponieważ tutaj no Apacze naprawdę się przygotowali do zajęć i byłoby ciężko, byłoby naprawdę, na pewno będą ciężkie mecze. Wydaje mi się, że szczerze powiedziawszy, nie do końca jestem w stanie przewidzieć, kiedy nastąpi atak. No jest kapitało, co świadczyłoby, że kapitało zajmie pozycję na oknie po to, aby właśnie móc popalić przeciwników chowających się za ścianą bądź za łóżkami. A nie widzę Termite'a, co prawda jest Hibana. Pytanie, czy będą atakować od VIP'a. Teraz myślę, będziemy mieli okazję zobaczyć. Dla osób będących na czasie, przypominam, że po zakończeniu meczu będzie kolejne losowanie Charma, do czego serdecznie zapraszam. Zakończy się mecz, piszcie na czacie TMLA spacja R6, weźmiecie udział w losowaniu Charma, czyli breloka z postacią z Rainbow Six Siege. Być może to będzie Lord Tachanka, którego będziecie mogli sobie przyczepić do plecaka. Także po zakończeniu meczu na czacie TMLA spacja R6 i bot wylosuje jedną z osób biorących udział w losowaniu. Tymczasem Bułczan robi dokładnie, przepraszam, Guciek robi to, co do niego należy, czyli kapitałem, dzięki kapitału zajmuje się na oknie i pilnuje. Bułczan odpowiada kolejnym fragiem i to znowu na luncie. Uwaga, lunta obrywa od Bułczana. Tych dwóch zawodników tutaj ma sobie wiele do powiedzenia i wyjaśnienia paru sytuacji. Bułczan ponownie, czyżby restart komputera Bułczanowi pomógł na tyle, aby jeszcze był w stanie odwrócić los tego meczu. Na razie póki co na to wygląda. Uciek na spokojnie, zabezpiecza sobie teren, przez co może śmiało wchodzić na sajta i czuć się bezpiecznie. Ależ obija Bułczana, w końcu Bułczan pada i zostaje tylko Deguciek. Obrońcy wygrywają rundę, szanowni państwo, czyżby to był zwrot akcji? Być może też byliśmy świadkiem tutaj, bo troszeczkę zapanował chaos w drużynie atakującej. Być może wydawało się, że będzie to zupełnie easy wejście, ale takie nie było. Często zdarza się tak, że taka kara jest wymierzana za próbę zlekceważenia przeciwnika, gdzie wydaje się, że runda będzie easy, a tu nagle okazuje się, że przeciwnik stawia opór i wtedy panuje chaos, przez co przegrywamy rundę. Zdarza się i tak.
Ale oczywiście mam nadzieję, że nikt nikogo tutaj nie lekceważy, a była to no, mocna strona, jeżeli chodzi o smoków, tudzież przeprowadzenie właśnie rundy z sukcesem. Miejmy nadzieję, że kolejna i kolejna runda będzie również ugrana przez smoki, przez co będziemy mogli oglądać przez dłuższy czas tą rozgrywkę. Po raz kolejny na alibi. W tej chwili Guciek zdradził swoją pozycję, strzelając w hologram alibi. Dla tych, co nie wiedzą, alibi, czyli postać, którą dysponuje Bułczan, to postać, która rozstawia hologramy, czyli swoje podobizny, które jak zostaną postrzelone przez któregoś z operatorów, zdradzają jego pozycję. Także trzeba bardzo uważać w to, co się strzela. Troszeczkę niebezpieczna pozycja zajęta przez albo Wivernę, albo Iwana tutaj z prawej strony, ponieważ za chwilkę zostanie zdronowany i Tomsik już wie. Tak, Guciek w tej chwili zdronował tego operatora, oznaczył go dodatkowo i Tomsik doskonale wie. Nie wiem, czy to jest dobrze, że się w tej chwili obrócił. Mógł do końca pilnować, ale nie, nastąpiła rotacja i udało się obrońcy opuścić bezpiecznie pomieszczenie. Lunta na Aszy cały czas tropi razem. Dokładnie o to chodziło. Bułczan wytropiony razem z Banyłanem. Wytropili Bułczana i zlikwidowali go. Ostra wymiana pomiędzy Banyłanem i Sirius. Sirius ostatecznie pada, zlikwidowany przez Banyłana. No i mamy chyba punkt meczowy. Wiwerna zostaje sam w pojedynkę na pięciu operatorów atakujących. Bliskie spotkanie i Banyłan! Ostatni frag tego meczu. Wiwerna ostatecznie pada i mamy wynik 6-1 dla drużyny Apache. Bardzo ładny mecz, mocny mecz. No, w sumie był bardzo ciekawy, muszę przyznać. Był ciekawy ten mecz.